Abel jest pieskiem, który urodził się około 2009 roku, czyli już jest dosyć wiekowy, chociaż bardzo energiczny. Trochę taki śmieszny piesek, bo ma bardzo szeroką klatkę piersiową i to jest taka baryłka. I w tej chwili już troszeczkę nam schudł, więc to widać troszeczkę ten tyłeczek, natomiast kiedyś to była naprawdę taka paruwa, nabita paruwa. Ale nadal jest bardzo energiczny, bardzo chętnie chodzi na spacerki. Jego historia jest dosyć długa, bo on trafił raz do nas, poszedł do adopcji. Tam był chyba wypadek śmierci właściciela i trafił do nas. Z powrotem w 2021 roku. Później znalazł dom u starszej kobiety, bo był spokojnym pieskiem. Niestety ona trafiła do szpitala, wrócił do nas. Po pół roku go odebrała i za pół roku znowu wrócił, ponieważ no stan tej pani pogorszył się tak, że nie mogła już tego pieska dalej posiadać, zajmować się, wyprowadzać na spacery. I jest u nas drugi raz od 2021 roku, mówię, z krótkimi przerwami. Dogaduje się praktycznie ze wszystkimi, nadal jest radosny, chętnie chodzi na spacery, więc dla osoby starszej, ale na pewno to nie będzie taki, na kanapowiec też, ale będzie można jeszcze z nim wyjść na spacerki i trochę tego powietrza z nim użyć. To nie jest tak, że usiądzie na ławeczce i będzie się siedział i nie porusza się. Także dla starszej osoby, tym bardziej, że on był w bloku, więc na pewno będzie wytrzymywał, może nawet daje znać, tego nie wiem, ale no był, mieszkał w bloku, więc zna miasto, więc dla starszej osoby, która jeszcze by na ostatnie lata chciała przyjaciela, bardzo serdecznie polecamy. Snoopy. Snoopy jest psem, który też jest długo u nas, od 2016 roku. On trafił ze względu też na śmierć właściciela i po śmierci właściciela ta sytuacja w rodzinie, prawdopodobnie też depresje właścicielki spowodowały, że w stosunku do tej kobiety stał się agresywny. Ona też nie mogła sobie z nim poradzić, pogryzł ją i trafił do nas i wydaje mi się, że ta cała sytuacja, najpierw utrata swojego pana, z którym był bardzo związany, później utrata domu i to, że trafił do nas, na początku był bardzo nieufny, bardzo wycofany. Był takim psem, no nie wiadomo było jak z nim pracować, bo jednego akceptował, drugiego natomiast atakował. W tej chwili, no już jest u nas 8 lat, prawie, w maju będzie 8 lat, ale z nim jest różnie. Jednego dnia wejdzie nam na kolana i liże po twarzy i da się całować i przyciskać. Teraz próbowałyśmy podać mu leki, założyć kaganiec. Tragedia. Nie pozwolił sobie, pierwszy nieudane podejście skończyło się tym, że potem musiałyśmy we trzy go trzymać, żeby cokolwiek zrobić. Ale wydaje mi się, gdyby na podwórku sobie spokojnie biegał i miałby troszeczkę ruchu, czy nawet w końcu, jeszcze mógłby sobie spokojnie pożyć i też no, mieć drugiego właściciela, może fajnego, którego kiedyś stracił. Kiper. Kiper jest stosunkowo dużym psem, około 30 kg. I to też jest pies, który trafił do nas w 16 roku i od tego 16 roku cały czas u nas jest, chociaż dziwię się, bo jest tak sympatyczny. Dogaduje się z każdym psem, stale ma jakiegoś kumpla i wszystkie jego koleżanki, które z nim były, znajdują dom, a on zostaje. Więc takie przykre, bo coś się z jakimś też psem zwiąże, tego psa mu zabierają, a on zostaje. Natomiast no, jest bardzo przyjaznym, bardzo pozytywnie nastawionym do świata. No też już ma swoje 12 lat, ale dla kogoś, kto chciałby mieć pieska, którym może jeszcze dużo zrobić i dużo miłości mu przekazać i ten pies na pewno się odwdzięczy, bardzo byśmy polecali. Luis. On trafił do nas z ulicy Dmowskiego, po prostu sobie w 2019 roku latał, biegał i nikt po niego się do nas nie zgłosił, ale przypuszczam, że to było związane również z jego charakterem. Chociaż na początku był faktycznie ciężko obsługiwalny, nie chciał kontaktów nawiązywać, chował się, podgryzał. W tej chwili, ostatnio byłam z nim na wybiegu, to wszedł na kolana i zaczął mnie po twarzy lizać, ale to też jest tak, zależy chyba od dnia, od pogody, może od człowieka, nie wiem. Tu rozmawiałam z koleżanką, uważa, że również na kanapę by się pewnie nadawał. Puszysty, bardzo ładny, puszysty, szary, popielaty, bardzo ładny piesek. Dubler. Jest u nas od 2020 roku. No już też około 10 lat. Dubler jest takim dziwnym pieskiem. W końcu rozrabia, pokazuje się, co może, podgryza inne psy, ustawia, ale jak go jakiś pies raz pogonił, to w portki, przepraszam, narobił i od tej pory zaraz się uspokoił.
Ma takie, znaczy no, w tej chwili jest z nim tak różnie. No, czasami na spacer pójdzie, a czasami wyjdzie na podwórko, znaczy za ogrodzenie schroniska i nie chce dalej iść. Nie wiem, czuje się po prostu może u nas w tym schronisku bezpiecznie, więc wydaje mi się, że gdyby był na podwórku, też by był super stróżem. Na pewno by pokazywał, że ktoś przychodzi, szczekał, no i może by tego podwórka nawet nie opuszczał, może by mogła być brama otwarta, bo widzę, że w schronisku czuje się bardzo dobrze i ten spacer do bramy mu wystarczy. Gryzak jest psem urodzonym w 2010 roku. Jego historię też pamiętam dokładnie, ponieważ trafił tu chyba u nas, do nas jako taki 3-4-latek i poszedł do adopcji, do rodziny z dziećmi, gdzie nie powinien trafić. To była zła decyzja, uważam, kierownictwa wtedy schroniska. Ten pies się nie nadawał do tak dużej rodziny. On potrzebował raczej spokoju i ciszy, natomiast w tym chaosie z trójką dzieci, babcią, dziadkiem i nie wiadomo jeszcze, kto tam był w tym domu, zaczął dyrygować tymi ludźmi. To znaczy, oni nie mogli się ruszyć z miejsca, dzieciaki nie mogły go dotknąć, kanapa była jego, nikt nie mógł usiąść na tam kanapę. Próbowałam tam z tymi ludźmi swego czasu pracować, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ oni uważali, że wiedzą lepiej, co trzeba z tym psem robić. I ten pies trafił do nas z powrotem. I po tym domu jego stan psychiczny troszeczkę się pogorszył. Nie ufał tym ludziom, musieliśmy długo z nim pracować. W tej chwili jest też psem takim, że raz się da przy nim zrobić wszystko, drugi raz nie da się wszystkiego zrobić. Ale no jest w grupie z innymi psami, dogaduje się z nimi, więc myślę, że gdyby ktoś naprawdę się tak nim zajął i dał mu trochę serca, to też to by się zmieniło. Tym bardziej, że to są psy już wszystko starsze, które w miarę uspokoiły się. Teraz potrzebują po prostu ciepłego kąta na stare lata. I Kapitan. Kapitan też jest psem, który trafił do nas z ulicy Szpitalnej w 2017 roku. Na początku był trudnym psem. Trudnym psem w tej chwili. Jeden z naszych wolontariuszek zajmuje się nim bardzo długo, praktycznie może zrobić z nim wszystko. No jest, starzeje się, więc już tam jakieś tam suplementy na nastawy, ponieważ to jest duży pies, suplementy, nastawy. Zaczyna też powoli tracić wzrok, więc no trzeba będzie nim bardziej kierować, mówić do niego, ale wydaje mi się, że na podwórko jeszcze by się nadawał, nawet do domu. Oczywiście to jest kwestia z tym, że to jest duży pies, ale jak ktoś ma duże mieszkanie, może i na te stare lata, bo stawy mu siadają, więc może ciepły kąt też by był bardzo dobry dla niego. Każdy z tych psów jest u nas i przypuszczam, że jeszcze jakiś czas będzie. Można przyjść, zobaczyć, przejść się na spacer. Może akurat któryś do Państwa serca trafi.